moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na haul i będzie to przede wszystkim haul kosmetyczny, ale nie tylko. Takiego filmu na moim kanale jeszcze nie było, dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną do końca. Na kolanach trzymam karton pełen przeróżnych kosmetyków. Część z nich zamówiłam ze strony e-kobieca. Bardzo serdecznie polecam Wam tą stronę internetową. Bardzo szybka i sprawna wysyłka. Poza tym w kartonie mam jeszcze kilka kosmetyków z Bingo Spa oraz z innych firm. Część z tych kosmetyków już używałam w przeszłości, część używam nadal, więc będę mogła Wam powiedzieć kilka słów, co sądzę na temat danych kosmetyków. Pierwszym produktem, jaki zamówiłam ze strony e-kobieca, jest to herbata Puka Herbal Collection. W opakowaniu znajdziecie 20 sztuk herbat i 5 różnych rodzajów. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mogą zdecydować się na jeden rodzaj herbaty. Między innymi jest tu herbata Nighttime, Detox, miętowa i inne. Bardzo dobre są te herbaty. Na samym końcu każdego łyka naszej herbaty czujemy taki aksamitny, słodki posmak. Jest to bardzo przyjemne uczucie. Polecam Wam serdecznie coś innego, czego jeszcze nigdy nie próbowałam, a jest bardzo fajne. Kolejnym produktem jest to krem do rąk w pięknym srebrno-różowym opakowaniu. Ten krem znajdziecie na stronie e-kobieca w zakładkach kosmetyki azjatyckie. Jest to krem do rąk Blueberry. Cóż tu można powiedzieć o kremie? Ma 40 ml i świetnie nawilża nasze dłonie, ale przede wszystkim wygrywa tutaj zapach kosmetyku, który jest rewelacyjny. Następnym produktem jest to Hydra Full Solution Water Volume Aqua Gel Cream z Mizona, czyli również kosmetyk azjatycki. Wodny kompres dla Twojej skóry, lekki nawilżający krem z delikatnym efektem chłodzącym. Faktycznie ten krem stosuję wieczorem po umyciu mojej twarzy. Bardzo fajnie pachnie, bardzo ładnie chłodzi, natomiast pozostawia lepką warstwę na naszej skórze, co nie jest według mnie najlepszym rozwiązaniem, ale poza tym ten krem ma same plusy, jest bardzo fajny i godny polecenia. Kolejne dwa produkty są to szminki z Golden Rose serii Velvet Matte. Jedną z nich mam na ustach. Jest to piękna czerwień o numerze 17, te szminki świetnie trzymają się na ustach i są matowe, ale pamiętajcie, żeby mieć zadbane usta do takich matowych szminek. Następna jest w kolorze różowym i jest to numerek 04, soczysty róż, bardzo ładnie wygląda na ustach. I ostatnim produktem, a właściwie jest to gadżet, go wyciągnę. Jest to Brush Egg, czyli jajeczko do mycia pędzli w kolorze miętowym. Jeszcze go nie używałam, natomiast nakłada się go na dwa palce i można ładnie wyczyścić pędzle. Zobaczymy, jak się sprawdzi, może zrobię test na żywo. Jeżeli chodzi o zamówienie z e-kobieca, to już wszystko. Teraz przejdę do dwóch produktów z Avonu, które według mnie są godne uwagi. Pierwszym z nich jest to żel pod prysznic Avon Senses Summer Limited Edition Rio Cocktail Lime, Rum and Mint. Bardzo fajny żel, duża pojemność, 500 ml. Bardzo ładnie pachnie ten żel, naprawdę czuje się jak na wakacjach w tropikach. Natomiast drugim produktem z Avonu jest to Avon Naturals Escape. Woda kokosowa i owoc karamboli. Jest to piękna mgiełka do ciała, świetnie chłodzi, więc nadaje się idealnie na nasze polskie upały. I ostatnimi produktami są to produkty z serii Bingo Spa. Pierwszym produktem jest żel pod prysznic Bingo Spa Algi. Energetyzujący żel pod prysznic. Ja już kiedyś ten produkt miałam, jest w bardzo ładnym zielonym kolorze, świetnie pachnie, tak orzeźwiająco. Jedynym minusem tego żelu, i niestety nie zmienili jeszcze formuły tego opakowania, jest bardzo duża dziurka, przez którą wylewa się
niestety zbyt dużo produktu, ale poza tym ten produkt ma same plusy. Kolejnym produktem jest również żel pod prysznic słodkie migdały i biała glinka z Bingo Spa. Ten produkt aktualnie używam pod prysznicem. Bardzo ładnie czyści nasze ciało. To opakowanie jest już zdecydowanie lepsze, z taką małą dziurką. Ten żel pachnie podobnie do żelu pod prysznic z jaj kozie mleko. Jest bardzo fajny i przyjemny w użytkowaniu. Następnym produktem jest żel również pod prysznic, jeszcze zapakowany w folii, minerały z Morza Martwego i magnez. Tego używać będzie mój mąż, zobaczymy jak się sprawdzi. Natomiast bardzo fajnie wygląda, ja produkty z Bingo Spa bardzo lubię, są według mnie bardzo dobre. I ostatnim produktem, który dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jest to szampon z odżywką z zielonej herbaty, również 500 ml. Zobaczymy jak się sprawdzi, jak wiecie ja używam tylko szamponów z olejami. Natomiast na pewno się dowiecie, jak sprawdzają się u mnie te produkty z Bingo Spa, których jeszcze nie używałam. To już wszystko. Bardzo szybki haul. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami. Mam nadzieję, że ten filmik będzie jakąś inspiracją do zakupu również jakichś ciekawych kosmetyków. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!